interwałowo, jest praktycznie wszystko, są fajne podjazdy, fajne zjazdy, idzie się naprawdę zmęczyć i to jest taka, no może nie esencja MTB, to nie są góry, ale naprawdę jest fajne, jest dobrze. Szybko jeździć, nie można przesadzać. Trzeba powolutku sobie jeździć, żeby tylko nogi pracowały. Lubię rywalizować, bawić się tym wszystkim. Bardzo mi się to podoba. Wspaniała impreza. Jak widać, dopisali nie tylko zawodnicy, których było, jak słyszałem, ponad 900. Rekordowa frekwencja wśród najmłodszych rowerzystów, którzy tutaj na stadionie rywalizowali. No a także bardzo wielu kibiców, którzy dopingowali na trasie. Piękna pogoda, także cóż można więcej sobie życzyć. Pogoda dopisała, trasa bardzo rozmaita, można powiedzieć, że odcinki asfaltowe poprzez single tracki leśne, podjazdy techniczne, zjazdy też, także trasy zawsze są zorganizowane bardzo profesjonalnie. Co roku jest to samo, czyli myślą, że psary będą łatwym etapem, ale jednak tak nie jest. Jest tu teren pagórkowaty i bardzo interwałowy, czyli góra, dół, góra, dół, góra, dół.